Długo czekaliśmy, ale wreszcie jest DLC Pumps and Houses. Wreszcie zostało wydane. Jednak ja nie nagram dla was odcinka dzisiaj właśnie z tego DLC. What? Dlaczego? Odpowiedź w tym filmie. Gdy wejdę sobie normalnie do farminga, kliknę zawartość do pobrania, a następnie wyszukam sobie DLC. Okazuje się, że Pumps and Houses już tutaj w grze jest, jednak muszę je kupić. Dziwna sprawa, no ale dobra, okej, okay, kupię. Ja oczywiście kupiłem to DLC wcześniej, no ale dobra, kupmy w takim razie to DLC jeszcze raz. Oczywiście drugi raz nie jestem w stanie kupić tego DLC. Ja już, jak widzicie, mam je w bibliotece, no więc dlaczego nie mogę zagrać, skoro DLC zostało wydane? Zobaczcie tutaj. Ja korzystam z Epic Games akurat, no i przyznam szczerze, mocno się zdziwiłem, gdy zobaczyłem, że dopiero to DLC będzie dostępne jutro, 28 września. Do tej pory wszystkie DLC były wydawane równolegle, czy to na wersję pudełkową, czy to na Steam, czy tak jak tutaj na przykład na Epic Games. W tym momencie sytuacja jest inna. Napisałem do pomocy technicznej, zapytałem się... Z czego wynika taka rozbieżność? Jednak nikt nie udzielił mi odpowiedzi, dlatego że ustaliła tak po prostu góra. No więc ktoś się tak dogadał, tak ma być. No i użytkownicy Epic Games są po prostu według mnie poszkodowani, dlatego że no będą mogli zagrać dopiero dzień później. Myślałem, że nagram dla was dzisiaj przynajmniej kilka odcinków, pokażę jak to działa. Może jakiś poradnik nagram. No ale jak widzicie, dupa zbita. Muszę poczekać cierpliwie do jutra, więc sytuacja, jak widzicie, jest taka, no trochę średnia. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ten film oczywiście nie jest hejtem na Epic Games, dlatego że inne gry, które tutaj miałem jak najbardziej były OK, tylko że jednak uważam, że gracze mogą mieć dość spory niesmak, dlatego że kupujecie grę na Epic Games no i spodziewacie się, że premiera będzie od razu, a tu się okazuje, że nagle nie. Żeby nie być gołosłownym, zobaczcie na przykład na Steamie DLC jest już dostępne, nawet mamy informacje na ten temat. Także jak widzicie, konkurencja DLC już ma, natomiast Epic Games, jak widzicie, został jeden dzień z tyłu, także muszę poczekać cierpliwie jeden dzień. Wy natomiast w komentarzach dajcie znać, czy u Was to DLC już działa, a jeśli tak, to gdzie kupiliście farminga, że już możecie korzystać z tego DLC. Dajcie również znać, jakie są Wasze pierwsze wrażenia. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro w takim razie. Cześć!